internet, szyfrowanie i klucze publiczne. Nazywam się Mia Gill-Eppner, kończę informatykę na Uniwersytecie Kalifornii w Berkeley i pracuję w Departamencie Obrony. Zabezpieczam informacje. Internet to system otwarty i publiczny. Wszyscy wysyłamy i odbieramy informacje wspólnymi przewodami i połączeniami. Choć jednak system jest otwarty, wymieniamy wiele danych prywatnych, np. numery kart kredytowych, informacje bankowe, hasła i maile. Jak utrzymujemy prywatne dane w tajemnicy? Dane każdego rodzaju można utajnić za pomocą szyfrowania. Przekaz zostaje zniekształcony lub zmieniony, by ukryć oryginalny tekst. Deszyfrowanie to proces cofania tego procesu, by przekaz znów stał się czytelny. Sam pomysł jest prosty. Ludzie szyfrują od wieków. Jedna z pierwszych znanych metod to szyfr Cezara, nazwany po Juliuszu Cezarze, który szyfrował swoje rozkazy wojskowe, by wrogowie nie mogli odczytać przechwyconych wiadomości. Szyfr Cezara to algorytm, który zastępuje każdą literę w oryginalnej wiadomości literą znajdującą się o kilka pozycji dalej w alfabecie. Jeśli tę liczbę znają tylko nadawca i odbiorca, to nazywamy ją kluczem. Pozwala odbiorcy dotrzeć do tajnej wiadomości. Jeśli oryginalna wiadomość brzmi "Hello", to przy użyciu szyfru Cezara z kluczem 5 zaszyfrowana będzie wyglądać tak. Chcąc odszyfrować wiadomość, odbiorca użyje klucza, by odwrócić proces. Z szyfrem Cezara jest jednak wielki problem. Każdy może złamać kod, wypróbowując wszystkie możliwe klucze. W alfabecie angielskim jest tylko 26 liter, co oznacza, że trzeba wypróbować co najwyżej 26 kluczy, by odszyfrować wiadomość. A wypróbować 26 kluczy to nic trudnego. Wystarczy godzina. Utrudnijmy więc sprawę. Zamiast stosować takie samo przesunięcie do wszystkich liter, do każdej wybierzemy inne. W tym przykładzie 10-cyfrowy klucz pokazuje, o ile pozycji zostanie przesunięta każda litera, by zaszyfrować dłuższy przekaz. Odgadnąć taki klucz byłoby bardzo trudno. Przy szyfrowaniu 10-cyfrowym mamy 10 miliardów możliwych kluczy. Oczywiście nie poradziłby sobie z tym człowiek. Potrwałoby to wiele stuleci. Ale przeciętny komputer już w parę sekund wypróbowałby wszystkie 10 miliardów możliwości. We współczesnym świecie wrogowie mają komputery zamiast ołówków. Jak więc szyfrować wiadomości, by za trudno było je złamać? Za trudno oznacza zbyt wiele możliwości na rozsądną ilość czasu. W dzisiejszej bezpiecznej komunikacji używa się szyfrowania z kluczami 256-bitowymi. Komputer wroga, przechwytujący waszą wiadomość, musi wypróbować tyle możliwości, by odkryć klucz i złamać szyfr. Choćbyście mieli 100 tysięcy superkomputerów, a każdy mógłby wypróbować milion miliardów kluczy na sekundę, to minęłoby biliony bilionów lat, zanim komputery sprawdziłyby każdą możliwość i rozszyfrowały jedną wiadomość chronioną szyfrowaniem 256-bitowym. Oczywiście co roku pojawiają się dwukrotnie szybsze i dwukrotnie mniejsze chipy komputerowe. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to problemy dziś niemożliwe do rozwiązania za kilkaset lat nie będą nastręczać trudności. 256 bitów nie zagwarantuje bezpieczeństwa. Już musieliśmy wydłużyć standardowy klucz, bo komputery stały się za szybkie. Dłuższy klucz nie utrudnia szyfrowania, za to wykładniczo zwiększa liczbę prób koniecznych do złamania szyfru. Gdy nadawca i odbiorca mają ten sam klucz do zniekształcania i porządkowania wiadomości, to mówimy o szyfrowaniu symetrycznym. Przy takim szyfrowaniu, na przykład szyfrze Cezara, tajny klucz muszą wcześniej uzgodnić dwie osoby w warunkach prywatności. To świetne dla ludzi, ale internet jest otwarty i publiczny, więc nie ma możliwości, by dwa komputery spotkały się prywatnie i uzgadniały klucz. Komputery używają kluczy asymetrycznych, klucza publicznego, który można wymienić z każdym, oraz prywatnego, którego się nie udostępnia. Klucz publiczny jest używany do szyfrowania danych. Każdy może go użyć do stworzenia tajnej wiadomości. Jednak deszyfrować może ją tylko komputer z dostępem do klucza prywatnego.
Działa to dzięki zasadom matematycznym, w które nie będziemy się teraz zagłębiać. Powiedzmy, że macie osobistą skrzynkę pocztową, do której każdy może wrzucić list, ale potrzebuje klucza, by to zrobić. A wy możecie sporządzić wiele duplikatów tego klucza i wysłać któryś do kolegi lub udostępnić wszystkim. Kolega, a nawet ktoś nieznajomy, może użyć klucza publicznego, by zyskać dostęp do skrzynki i wrzucić list. Ale tylko wy możecie otworzyć ją prywatnym kluczem, by dotrzeć do otrzymanych tajnych wiadomości. Odeślecie zabezpieczoną wiadomość koledze, używając publicznego klucza depozytowego do jego skrzynki. W ten sposób ludzie bezpiecznie wymieniają wiadomości bez uzgadniania klucza prywatnego. Kryptografia z kluczem publicznym to podstawa bezpiecznej korespondencji w internecie otwartym oraz protokołów bezpieczeństwa SSL i TLS, które chronią nas podczas przeglądania sieci. Wasz komputer ich używa. Kłódka albo litery HTTPS w pasku adresu przeglądarki oznaczają, że wasz komputer stosuje szyfrowanie z kluczem publicznym, by bezpiecznie wymieniać dane ze stroną internetową, na której jesteście. Coraz więcej ludzi łączy się z internetem, przekazują coraz więcej danych prywatnych. Dlatego potrzeba ochrony tych informacji jest coraz bardziej paląca. Komputery stają się coraz szybsze, zatem będziemy musieli wymyślać nowe sposoby zabezpieczania szyfru. Tym zajmuję się w pracy. Ciągle coś się zmienia.